No to jedziemy. Witajcie w piątek. Jeszcze raz, teraz jedziemy. No to jedziemy, kochani. Witajcie w piątek. Cześć. Śmieję się, bo Adam właśnie wcześniej powiedział, jedziemy i wcale nie pojechaliśmy. Stoimy na czerwonym. Jest sporo wydarzeń w tym tygodniu, jest kilka premier, jest chyba najistotniejsza ze wszystkiego, że zgodzisz się ze mną, bo to co najbliższe ciała, to najbliższe ciała. Mianowicie w Polsce zadebiutowała marka Oppo, którą znaliście do tej pory z pewnością, bo niektórzy sprowadzali smartfony Oppo z Chin. Natomiast w tej chwili będzie można je kupić już w Polsce. Tak, jest oficjalny debiut i przyznam się, że trochę mnie zaskoczyli, bo no było wiadomo, że wprowadzą jakieś tam średniaki, no się zdawało oczywiste, było wiadomo, że wprowadzą model budżetowy, ale tego, że kurczę wpuszczą topowy model i w najbardziej topowej wersji, bo mówię tutaj o modelu Find X Lamborghini, no to prawdę mówiąc ja nie oczekiwałem, no bo słuchajcie, no czy to jest rynek na sprzedawanie smartfona za 7300 zł? Tylko dlatego, że ma znaczek i większą pamięć. No dobra, i karbonowe plecki, okej, okay, dobra. To znaczy lepiej, że jest, niż gdyby go miało nie, no, spyć, spoko, no. Bo jeżeli ktoś ma rzeczywiście forsy jak lodu i chce mieć wyjątkowego smartfona, w miarę wyjątkowego... To kupi Oppo, myślisz? Nie wiem, może kupi Oppo, bo to jest wyjątkowy smartfon, rozumiesz, nie wiem, no... No jest, tak, wyróżnia się, no, jakie masz jeszcze smartfony premium dostępne na starynku w tej chwili? iPhone. Przepraszam bardzo, ale nie. No nie, no sorry, u nas iPhone jest bardzo premium, a ja nie wiem, cholera. Nie wiem, powiem szczerze, czy Porsche Design na przykład można u nas kupić Huawei'a. No kiedyś tam było można, kiedyś poprzednią było można, generację. Nie, nie wiem, czy on w tej chwili jest na rynku, no, ale czy to czy premium? Jest tak samo no zresztą tak, no, Oppo mi się to nie kojarzy. Premium, bo tam cena też jest premium. No cena jest premium, ale no tak jak powiedzmy Huawei mi się z premium nie kojarzy, tak samo Oppo też specjalnie nie. To ja nie mówię, że to są złe telefony. No dobrze, tylko... ale to słuchaj, ale to nie masz co innego wybrać, jeżeli chcesz rzeczywiście jakąś markę. Nie, no spoko, tu się zgadzam, no to kupić. Wielkiego wyboru nie masz. No, no więc właśnie, w związku ale nie, z tym... no sorry, 7 tysięcy za smartfon, nie, jaki by nie był, no w życiu, znaczy, no way. Słuchaj, ja będę tutaj adwokatem diabła, bo ja co prawda 7 tysięcy ponad za smartfon też nie wydam, na smartfon też nie wydam, natomiast będę adwokatem diabła i powiem tak, no kupujesz nie dosyć, że... smartfon związany, czy model konkretny związany dodatkowo z taką firmą, która nadaje takiego designerskiego sznytu, to jeszcze do tego kupujesz smartfon wyjątkowy ze względów technologicznych, dlatego że masz tutaj slider, okay, masz wysuwane aparaty, on jest bardzo ładnie zrobiony. Ale w wersji standardowej też to mam. Tak, dokładnie. W wersji standardowej też nie to masz, ale Lambo. Mówimy tutaj o kimś, kto chce mieć znaczek Lambo. No okej, okay, no załóżmy, że nie wiem, co robić z pieniędzmi. Jeżdżę sobie Lamborghini. No widzisz. Jest jakiś procent Polaków, którzy mają hajsu jak lodu. Spoko. I rzeczywiście stać ich na kupienie takiego smartfona. Ale wiesz co, nie wiem, dobra, ja mówię w tej chwili trochę za siebie, ale kurczę, gdyby mnie było stać na samochód Lambo, to raczej nie patrzyłbym w stronę smartfona Oppo. No. Find X kosztuje w wersji podstawowej 3700. No już nie jest to za tani telefon, a Bayer jest w zasadzie ten sam, minus znaczek. No tak, minus znaczek. Kosztuje... Ale Bayera jest równa, no kosztuje... zdjęcia widziałeś jakie robi. Kosztuje 3700, to znaczy zdjęcia, wiesz, no widziałem, no tyle, ile widziałem, stryknąłem sobie na miejscu. Na wyświetlaczu widziałeś to, co mogę wam, to, co mogę wam powiedzieć, to przede wszystkim automat bardzo ładnie ustawia w scenę, jeżeli chodzi o jasność. Rzeczywiście w kiepskich warunkach oświetleniowych on na wyświetlaczu pokazuje to zdjęcie już jasne. Sprawdzałem na innym smartfonie wiodącej marki. I tam tak ładnie tego nie wygląda. To, wiesz to, co? Tak, nie wygląda. Tak, ja zauważyłem, że było mało szumów, nie? To znaczy zależy. Dlatego, że tak, tylko że to było zdjęcie robione tak, żeby tych szumów rzeczywiście nie było. Okej, okay, dobra, ja nie widziałem, jakie robiłeś. Warunki oświetleniowe były rzeczywiście kiepskie. Na 4 zdjęcia stryknięte jedno wyszło bardzo ładnie przy kiepskich warunkach oświetleniowych, bez szumów rzeczywiście żadnych. Chyba wystarczy, żeby jedno na 4 było dobre. Nie? Nie wiem, no wiesz, wiem, że ludzie zazwyczaj pstrykają jedno, dwa zdjęcia góra. W związku z tym albo się trafi, albo się nie trafi. Natomiast mówię, mogę sporo dobrego powiedzieć, jeżeli chodzi okay, o ustawienie automatu. Wiesz, miałeś ten telefon pierwszy raz w ręku, więc po pierwsze to miałem też telefon pierwszy raz w ręku, po drugie miałem go bardzo króciutko jednak mimo wszystko, po trzecie nie mogłem zrobić jakby większej ilości zdjęć w innych warunkach oświetleniowych. Natomiast na dzień dobry, mogę powiedzieć, że tak, jeżeli chodzi o aparat główny, to ten smartfon się w miarę wydaje sprawdzać.
zapowiada się dobrze. W każdym razie, no, będziemy może go testować, może nie, ale no, potestujemy, to będziemy mogli coś więcej. Swoją drogą, ja również nie dałbym 3700 za tego smartfona, podobnie jak nie dałbym 7. Dlatego, że jednak mimo wszystko, kupując własnego smartfona, celuje się w tą najbardziej ekonomiczną w półkę prawdopodobnie, albo tą troszeczkę wyższą, jeżeli się uskłada, bo to nadal są pieniądze dla przeciętnego Polaka bardzo duże. Abstrakcyjne. Adam tam wypisał wam wszystkie ceny za wszystkie możliwe modele, poza Find X-em w dwóch wersjach, Find X i Find X Lamborghini. Były jeszcze RX 17 Pro, RX 17 Neo i AX 7, to jest ta propozycja najbardziej budżetowa. Za tysiaczkę. To, co dzisiaj, słuchajcie, znalazłem, bo Lamborghini różni się od tej wersji podstawowej Find X-a. Różni się rzeczywiście pojemnością baterii nieco i w rodzajem ładowania, dlatego że przy wersji podstawowej jest to standardowe ładowanie Oppo. Przy wersji w Lamborghini jest to ładowanie 50-watowe, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam. Chciał zobaczyć tą ładowarkę. Super woc, która prawdopodobnie w ciągu pół godziny wam smartfona naładuje. No. Tak przynajmniej no, takie są deklaracje. Raczej by nie kłamali, bo to dosyć łatwo jest sprawdzić, więc myślę, że tutaj faktycznie mają coś na poparcie tego, ale no, to są oczywiście flagowce, to znaczy poza tym, że innowacyjne technologicznie, bo jest ten slider, który, przepraszam was, który będzie wam się opakował, kuszpa, prochy z kieszeni i wszystkie inne rzeczy, chyba że będziecie nosili to w bardzo ładnym, jakimś zgrabnym pokrowcu dedykowanym. No ale to nawet jak wysuniesz, to ci się paprze. No jakbyś to znaczy, wiesz co, tak, chodzi mi o to, że po prostu troszeczkę wolniej się paprze, jeżeli robisz zdjęcie, niż w momencie, kiedy go nosisz w kieszeni i jednak tamten to byś musiał takiego case'a mieć pełnego, nie? Tak, dokładnie, pełnego case'a. Nie uważam rozwiązania slajderowego za rozwiązanie dobre. Niemniej nie przekreśla to szansę, że ten smartfon będzie działał oczywiście. Nie, no, musicie się zastanowić na własny rachunek, jeżeli jest wśród was ktoś, kto rozważa zakup Find X-a. Bo mówię, jest to urządzenie atrakcyjne, wydaje się atrakcyjne i designersko, i technologicznie. Mniej atrakcyjne cenowo niestety. To powinien rozważyć, czy rzeczywiście godzi się na slidera i na ryzyko uszkodzenia części mechanicznej mimo wszystko przez jakiś brud, pył. Wiecie co, ja to bym poczekał po prostu z zakupem, bo niech tych telefonów trochę pójdzie w rynek. Ja myślę, że będzie odzew, jak to zaczną ludzie na to narzekać, no to znaczy, że lepiej tego unikać. Jak nikt nie będzie narzekał, to myślę, że Chińczycy bardzo dużo tego kupili i mówię, jakoś się nie zastanawiają w sieciach społecznościowych. Nie ma jakiegoś takiego, że właśnie, że awaryjne czy coś. W każdym razie nie masowo. Może być okej. Na takiej zasadzie. So, jak już siedzimy w Polsce, to zostajmy jeszcze przez chwilę w Polsce, bo dystrybutor Meizu, czyli firma Maxcom, wprowadził do nas na rynek dwa modele. Meizu 16X i Meizu X8. One są, powiedzmy, że z grubsza podobne trochę do siebie, bo mniej więcej mieszczą się w zbliżonym przedziale cenowym. Oczywiście jeden jest droższy, drugi tańszy, ale mniej więcej to jest ta sama półka, jakby ten sam segment rynku. No i chciałbym wam powiedzieć specyfikacji kawałek, ale niestety prowadzę, więc powiedzmy może ceny, bo jeżeli chodzi o specyfikację, to nie jest jakaś niesamowita rewelacja. Macie wszystko podlinkowane w opisie. 16X występuje w wersji 6 plus 64 giga pamięci za 1800 zł, natomiast 8X4 plus 64 za 1350 zł i za tyle można kupić. Ja powiem szczerze, że troszeczkę podziwiam polskiego dystrybutora za mimo wszystko odwagę i wiarę w to, że ta marka będzie się rzeczywiście nadal dobrze u nas sprzedawała, że to będzie jakiś sukces. No bo trzeba mieć rzeczywiście sporo odwagi. Ja nie wiem, na ile jest wam znana marka Meizu. To są sympatyczne dosyć telefony, natomiast nadal na rynku polskim wydaje mi się jakoś szerzej chyba niezbyt znanym. Wiesz, ludzie, którzy siedzą w branży, którzy się trochę chociaż tym interesują, to na pewno Meizu kojarzą. Na pewno. Tak samo kojarzą za sprawą zakupów bezpośrednio z Chin. Także no, kwestia oczywiście, jak ta cena ma się do ceny zakupów w Chinach. Jeżeli jest atrakcyjna, plus polska gwarancja, wsparcie Polski i tak dalej. No jest tak sobie atrakcyjna. To niestety jest tak, że przy przelicznikach... Wiadomo, że jest dużo drożej, ale pytanie jak dużo, bo może wcale nie tak dużo na... Trzeba sobie zrobić rachunek zysków i strat. No. Z jednej strony
ryzykujesz gwarancję u Chińczyka, no miesiąc bez telefonu, czy nawet dłużej, to tak trochę słabo. Ryzykujesz co najmniej dwie rzeczy, dlatego że ludzie, którzy ściągają smartfony z Chin, doskonale sobie zdają sprawę z tego, że poza brakiem gwarancji producenta tak naprawdę w kombinowanie w momencie, kiedy nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie, jest jeszcze drugie ryzyko, mianowicie tego, że urząd celny zażąda jednak za ten telefon. Grosze są. Naprawdę? Przy telefonie wycenionym na konkretną sumę, to nie są grosze. Nie, no ty płacisz procent od VAT od tej sumy, no to ile ci wyjdzie? 100, no, dwie? Tak, no tak. No, to trzeba po prostu tak, to kalkulować, brać to pod uwagę, tak tą ewentualność. Musisz zapłacić VAT, to nie jest 100 VAT. Przy telefonie, który jest wart 1500, no to... No to 23%. No. Ja nie mówię, że 100 VAT, powiedziałem 100 VAT czy dwie. No raczej droższych telefonów z Chin, no, nie sądzę, żeby ktoś sprowadzał. Chodzi mi po prostu o to, że niewiele się zyskuje tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwotę sprowadzając z Chin, natomiast traci się rzeczywiście na gwarancję. No i plus jakieś jaja z oprogramowaniem też mogą być. Nie powinno, ale słyszałem różne historie, tak? Więc... To znaczy nie, są jak najbardziej problemy z oprogramowaniem. To zależy oczywiście, o jaki model chodzi konkretnie chiński. Natomiast problemy są, dlatego że przygotowywane jakby oprogramowanie dedykowane dla Chin ma bardzo często zablokowane NFC, czasami nie ma nawet anteny NFC. Bardzo często funkcjonalne są zupełnie inne częstotliwości, jeżeli chodzi się o sieci 3G i 4G. W tej chwili chyba już bardziej 4G, bo 3G są mniej więcej takie same w Chinach. Natomiast no, mówię, zdaje mi się, że gra jest chyba nie warta świeczki. Może przy tych droższych modelach w jakiś sposób się opłacać tego typu ryzyko, chociaż ja go się bym nie zdecydował podjąć. Nie, no wiesz co, ja zależy właśnie od modelu, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo różnie. No, wiadomo, że nie ma sensu kupowanie modelu, który u nas w ogóle nie występuje, bo wtedy niemal jak w banku macie to, że z softem może być coś dziwnego, może nie być B20 i cholera wie co tam jeszcze. Słuchajcie, są właściwie dwie rzeczy w takim razie. Pierwsza rzecz... Jeżeli ogląda nas ktoś, kto kupował smartfona w Chinach, albo więcej takich osób jest, dajcie znać, czy zdecydowaliście się w sposób łatwy na to ryzyko, ile to Was kosztowało i w rezultacie, czy opłaciło się tak naprawdę, czy na przykład smartfon nie uległ zniszczeniu. Natomiast jeżeli ktoś oczywiście nie sprowadza, nie kupuje w Chinach, to mamy do Was inne pytanie dotyczące już konkretnie marki Oppo. Macie w newsie ceny poszczególnych modeli. Zerknijcie na nie i jeżeli znajdziecie kawałek czasu, podzielcie się opiniami na temat tych cen. Ponieważ, powiem szczerze, jestem zainteresowany. Co prawda na Facebooku ja wrzucałem na bieżąco zdjęcia z premiery, i widziałem już pierwsze opinie, jakie są, ale pod wideo relacją też są opinie. W ogóle zachęcam też do obejrzenia relacji z premiery, bo tam sobie możecie poglądać te telefony z różnych stron, pod różnymi kątami. Jeżeli się zechcecie wypowiedzieć na temat tych cen Oppo, bylibyśmy bardzo wdzięczni. No. Jesteśmy ciekawi po prostu. Dobra. Druga chyba najważniejsza rzecz w tym tygodniu, która się wydarzyła, to premiery dwóch Samsungów, chociaż z drugiej strony, słuchaj, ja mam takie mieszane uczucia, na ile to jest ważna rzecz, bo to nie u nas przecież, tak? No, niby nie u nas, ale słuchajcie, przede wszystkim jest to tyle istotne, że jest nowa nazwa, umówmy się, tak, bo no wiadomo, oczywiście modele dwa też są nowe, ale po prostu Samsung prowadza serię Galaxy M. Galaxy M chyba od middle, no bo... Chociaż tak, patrzę na te specyfikacje i bardziej... Mnie się nowa nazwa podoba. Mnie się bardzo podoba nowa nazwa dla wyświetlaczy Samsunga. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Która? W specyfikacjach Samsunga nie ma już wyświetlacza, nie wiem, Super AMOLED czy IPS. Jest wyświetlacz, jak oni, V coś. Infinity V, tak? Literka od dzięki kształtu czemu, dzięki czemu już nie wiadomo, jaki typ matrycy tam jest, a no. Są tam matryce IPS, nie Super AMOLED, do których Samsung zdążył przyzwyczaić, tylko są tam matryce no IPS. Nie, no ale przyzwyczaił Samsung do AMOLEDów w tych wyższych modelach. Nieprawda, bo w średniakach też to się trafiały. Dobra, ale popatrz na specyfikacje tych Galaxy M, to są kurde średniaki? Nie, to nie są średniaki. No właśnie. Natomiast tutaj trzeba zauważyć po pierwsze, że idą na rynek indyjski. Poza tym ja nie krytykuję Samsunga za to, że nie zainstalował tam AMOLEDów. Ja krytykuję Samsunga za to, że dział marketingu wymyślił, że jak na nowo nazwiemy wyświetlacz, najmniej trzeba pisać, że to jest IPS, a nie AMOLED. Tylko i wyłącznie za to, Adaś. No tak, no... Bo mnie jest egal, czy w tych Samsungach jest IPS, czy jest AMOLED, natomiast
To jest natomiast dosyć globalnie chytry wybieg. No tak, no, chytry wybieg, który jest znowu skokiem na kasę tak naprawdę na ludzi, którzy nie do końca widzą. Ja mam nadzieję, że się w specyfikacjach mimo wszystko pojawią te wyświetlacze IPS-owe, że one są. Żeby się ludzie nie musieli zastanawiać, co to takiego ten nowy wyświetlacz. No dobra, ale popatrz na cenę. Dobra, no ale akurat trzymajmy się tych Galaxem, to popatrz na cenę. M20. Spodziewałbyś się, że tam przy tych cenach będzie Super AMOLED? Bo nie. Nie spodziewałbym się przy tych cenach, z tym, że należy nadal pamiętać, że to nie są ceny polskie. No dobra. Adam przeliczył po pierwsze M10 na 476 zł, M20 na 687 zł. Natomiast nadal u nas do tych cen, jeżeli te Samsungi by się pojawiły, dojdzie po prostu taki narzut, że one już przestaną być takie fajne i atrakcyjne. Ja się zastanawiam, czy one w ogóle u nas będą, bo tak w sumie tego nie powiedziano, tak? Z jednej strony raczej logicznym wydaje się, że się pojawią, ale... W obu są Exynosy, co jest dosyć ciekawe. W tym troszeczkę lepszym, w M20 zdaje się nowy Exynos. Wydaje mi się, że dodawałem... Masz 70, tutaj zapisany... 7904. Jeden ma wyświetlacz 6.22, drugi 6.3, ten słabszy ma HD+, ten mocniejszy ma Full HD+. W obu są oczywiście zgodnie z nazwą nocze. Mikronocze, no bo... No, takie... No ale nadal tam jakieś farfocenki są na tym ekranie. Są przynajmniej po dwie wersje pamięci i tutaj, Adam, ja podałem ceny w tylko jednych wersji, tych mocniejszych. Natomiast M10 w wersji 2.16 pamięci kosztuje 432 zł, 3.32 476 zł. Natomiast M20 w tej wersji słabszej 3.32 kosztuje 586, a w tej wersji mocniejszej 4.64 687 zł. To są ceny, tak, to są rzeczy, byłyby to ceny atrakcyjne, gdyby te ceny były na polskim rynku. U nas takich cen niestety nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o smartfoniki, one wyglądają miło. Szczególnie mi się podoba ta M20 z baterią 5000 mAh. Tak, to jest rzeczywiście fajny ruch. Duży atut tego telefonu, w sensie dosłownym. Jeżeli chodzi o aparaty, też wygląda całkiem nieźle. Różnica jest tylko, jeżeli chodzi o przedni. W obu smartfonach jest 13+5 z tyłu, a z przodu w jednym jest, w tym słabszym jest 5, w tym mocniejszym jest 8 megapikseli. W związku z tym jest... Będziemy w telewizji. W telewizji. Dobra. Już jesteśmy w zasadzie w telewizji. Co tak. Do YouTube'owej telewizji, ale nadal jesteśmy w telewizji. Ale nie, teraz będziemy w tej, za przeproszeniem, publicznej. W związku z tym możemy się zastanawiać, czy te Samsungi trafią do Polski, czy nie. Ja powiem szczerze, że bardzo chętnie bym je zobaczył na polskim rynku i zobaczył, jak one sobie dają u nas radę. Serio? Nie dadzą rady. Dlaczego miałyby sobie nie dać rady? Po pierwsze, Adaś, to jest Samsung i to jest atut niezaprzeczalny. Jak tak wymieniają pięć marek, to Samsunga zauważycie jako markę znaną. Po drugie, mają szansę mieć rzeczywiście w miarę atrakcyjne ceny. Na tej półce cenowej rzeczywiście jest konkurencja spora. Dobrze, to już mają szansę. Niemniej to jest Samsung, tak? W związku z tym Samsung ma szansę na przykład przed Meizu, które będzie miało podobną specyfikację i będzie troszeczkę tańsze nawet. Kurczę, no słuchaj, właśnie pytanie, jakie te ceny będą, bo ja bym nie był aż takim optymistą, żeby te ceny były u nas korzystne. Dolicz do tej ceny z Indii, nie wiem, z 2-3 stówy, bo mniej więcej to tak wyjdzie i już te telefony tak sobie średnio zaczynają wyglądać, nie? Nie wiem, czy zaczynają średnio wyglądać. Wiem, że jeżeli w okolicy 799 się by pojawił u nas... ten tańszy, a ten droższy, no musiałby kosztować rzeczywiście więcej, prawdopodobnie. Mm-hmm. To one będą miały problemy, ale mówię, nadal jest to, właśnie. Nadal mają fory, głównie ze względu na to zaraz na się dowiesz, który producent lepszy i jest taki jeden. Nie, ja wiem, który producent lepszy, wiem, że ten producent, który lepszy, ma dużą bazę fanowską, to jest pierwsza rzecz, wiem, że ten producent ma atrakcyjne ceny, to jest druga rzecz. Cena, no. W związku z tym ja się tutaj wcale nie dziwię. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, że różnorodność jest dobra dla użytkownika. To znaczy z jednej strony są ci, którzy rzeczywiście chcieliby przy niewielkiej cenie nabyć telefon, który będzie miał atrakcyjną specyfikację. Z drugiej strony są ci, którzy nadal jednak wierzą, że są marki, które robią porządniejsze rzeczy. Czy to jest wiara uprawniona, czy jest nieuprawniona, to już nie zamierzam tego rozstrzygać. Natomiast nadal jest tak, że ludzie wolą kupować znane marki.
Czy jeżeli w podobnej cenie, no. Ale rzeczywiście, chodzi mi po prostu o to, że jeżeli masz dwa telefony obok siebie w podobnej cenie na półce sklepowej, to zdecydujesz raczej wziąć tego, który jest podobnie atrakcyjny jak ten drugi, ale jednak ma znaną nazwę, niż tego, który, ojejku, nie bardzo wiem, czego się potem spodziewać. No, chyba, że ten tańszy będzie miał lepsze flaki. No dobrze, ale jeszcze o jednej rzeczy musisz pamiętać. Słuchajcie, nie obrażając was, bo wy jesteście ludźmi, którzy oglądają idiotyczny, durny program na YouTubie o technikaliach i o rynku mobilnym. Mało kogo to naprawdę interesuje, cieszę się, że z nami jesteście wy. Natomiast globalnie zwykły użytkownik tak naprawdę nie zwraca aż tak mocno uwagi na bebechy. Ten, który kupuje u operatora, idzie do operatora i bierze to, co mu daje operator. Ten, kto idzie do sklepu, ogląda przede wszystkim smartfona, patrzy, jaki duży jest wyświetlacz, patrzy ewentualnie, jak ładnie świeci. Jeżeli jest wszystko ok, wszystko jest fajne, jest to w zakresie cenowym, najczęściej się kupuje. Czasami jednak sięgamy po poradę, tak? Czyli sprawdzamy w internecie, pytamy kogoś znajomego, kto miał jakiś telefon jakiejś marki i wtedy ewentualnie decydujemy. Polacy nadal są ostrożni bardzo z jednej strony, z drugiej strony jednak nadal ogromna ilość użytkowników kupujących nie kupuje ze względu na specyfikację, pokupuje ze względu na znaną nazwę i ze względu na to, jak ładnie smartfon wygląda. Albo co sprzedawca wciśnie. Albo co sprzedawca wciśnie, dokładnie, bo to również na tym polega. Wiecie, sprzedawcy nie wciskają, znaczy nie proponują wam różnych rzeczy dlatego, że nie chcąc obrażać sprzedawców, oczywiście na pewno bywają rzetelni tacy, którzy mają gdzieś na przykład premię za sprzedanie czegoś, natomiast sporo sprzedawców sprzedaje głównie dlatego, że im się opłaca sprzedawać konkretną markę albo konkretny model. Warto o tym pamiętać, kiedy się pyta sprzedawcy o to, co poleca. Co by pan polecił? Nadal oczywiście można posłuchać polecenia sprzedawcy, natomiast z drugiej strony ja was zachęcam, znaczy was nie trzeba zachęcać, bo wy na pewno sami szukacie ale tego, co chcecie. Ale siejcie tą nowinę wśród znajomych. Siejcie nowinę, jednak nie opowiadajcie. Sprzedawcy. Albo nie siejcie, bo się niektórzy powiedzą wam, ale ja się nie znam, tylko doradzajcie po prostu. No. Doradzajcie przede wszystkim rozsądek przy wyborze i decydowanie samemu po przeczytaniu pewnych rzeczy, po poradzeniu się pewnych rzeczy. Warto po prostu zdecydować samemu. Albo doradźcie znajomym, żeby sobie poglądali dwóch takich grzybów, co jeżdżą po Łodzi. Ale my nie doradzamy, słuchaj, chyba że zrobimy jakiś specjalny program poradnikowy, co kupić. Ojejku, o kurde, w cudzy brand wszedłem. Właśnie, raz, że wszedłeś w cudzy brand, a dwa, to nie, sorry. Ja nie będę mówił ludziom, co mają kupić, jeżeli jakiś producent za to nie zapłaci. Tak? No, a z jakiej racji? Ja mogę doradzić, mogę czyli podpowiedzieć. On tak jak ten sprzedawca w sklepie, słuchajcie. Jak producent nie zapłaci, to on nie powie. Ja natomiast bardzo chętnie bym taki program poradnikowy wprowadził. Natomiast tak. No. Tylko, że powiem szczerze, chętnie bym go prowadził na temat konkretnych modeli, które są u nas w sprzedaży, a nie gdzieś wybieranych z głowy. Mhm. I tutaj też jest takie ryzyko, słuchajcie, bo każde urządzenie się psuje. Nie, słuchajcie, gadamy bez sensu. Wróćmy do tego, co mamy tutaj. W każdym razie, Anusz się zastanowi i będę jakiś poradnik coś robił. No, w każdym razie nie słuchajcie sprzedawców. O. Nie, no, możecie słuchać sprzedawców. Zadawajcie im pytania i słuchajcie odpowiedzi. No. Natomiast decyzje podejmujcie sami, nie kupujcie tego, co akurat wam wciskają, bo wam wcisną to, za co mają promocję. Tyle ode mnie. Nie znam wyjątków. O Meizu powiedzieliśmy, w Huawei 6 Pro 2019 wyszedł, co prawda, wyszedł egzotycznie dosyć, bo na Sri Lance. Tydzień bez Huawei, a dniem stracony. Adaś coś wspomniał o Egipcie. W Egipcie też prawdopodobnie się pojawi w Indiach, jakiś Pakistan ma szansę. Do nas trafi albo nie trafi, raczej nie. Do Europy o tyle nie ma szansy za bardzo trafić, że ma plecki skórzane. Europa, jak wiadomo, jest bardzo proekologiczna i nie... Powoli, ale skąd masz pewność, że to prawdziwa skóra? Nie wiem, skąd mam pewność, to napisali. Nie, ja napisali. Ja ci też napiszę, że prawdziwa, to jest prawdziwa jako skóra. No może. Dobrze, ale ja w poprzedniej, zdaje się, była w poprzedniej tej wiesz co, nie wiem, bo ja poprzedniej była prawdziwa. No anyway, u nas raczej go nie będzie. Podejrzewam, że tutaj też raczej będzie prawdziwa skóra mimo wszystko. Niemniej warto oczywiście poczekać na informacje pewne, bo to jest moja opinia, a nie informacja tak naprawdę podana przez producenta. Wyświetlaczyk 6.1 HD+, 3.32, 3000 mAh, 3.32 pamięć oczywiście, 3000 mAh bateria, 13 z tyłu, 8 megapikseli z przodu i ewentualna nadzieja albo brak nadziei, że trafi do Polski, bo nie jest to, jak słyszycie, cud jakiś technologiczny. Jest to zwykły WU roboczy smartfonik, który prawdopodobnie w... A, nie mam jeszcze procesora.
No bo nie podali procesora. No wiem, wiem, że nie podali procesora, nie ma, ale prawdopodobnie będzie. W Polsce z kolei zadebiutowały dwa proste telefoniki w iPhone'a, obie ze stacją dokującą, tylko że warto pamiętać, gdybyście kupowali, nie wiem, dziadkowi, babci, tacie, mamie, czy nawet sobie, jeżeli lubicie bardzo proste te telefony, warto pamiętać, że jeden nie obsługuje sieci 3G, drugi obsługuje sieci 3G. No ale umówmy ten się, prostszy to jest Halo Q, ten drugi to jest Halo Q+. I właściwie z sieci 3G to chyba warto korzystać tylko z telefonu jako routera, powiem szczerze, bo nie wiem, no, po co. No ciężko by było 3G. Robić maile czy cokolwiek na takim ekraniku. Nie, awaryjnie, jak wiecie, no. Ceny, ja nie wiem, czy ceny uznać za atrakcyjne, powiem szczerze, jak tak na nie patrzę, bo ten tańszy kosztuje 150 zł, ten droższy 230 zł, ale zostanie mi wiecie osądzić, przejść się do sklepu, porównać, zobaczyć, jaka jest w tej chwili oferta. Ja oczywiście dawno nie interesowałem się tymi najprostszymi telefonami, z których można zrobić telefon domowy, komórkowy na przykład, bo go w doku można postawić, żeby się ładował. Z kolei pojawiło się w Oppo Realme C1. C1 starsza oczywiście pojawiła się znacznie wcześniej, w tej chwili się wersja pojawiła w 2019 i wskoczyła tak naprawdę tylko jeżeli chodzi o pamięć na nieco wyższy tier, bo z 2,16 GB wskoczyła na 3,32, z tym, że ta wersja z 2 GB, znaczy wersja z 2 GB również będzie sprzedawana. Nadal jest to niestety nie, znaczy nie wiem czy niestety, nie u nas to Oppo w każdym razie. Nie ma czego żałować, bo to taki raczej budżetowiec jest. No. Na 20 lutego jest zapowiadana premiera z kolei stosunkowo atrakcyjnego Vivo V15 Pro z wysuwanym aparatem. Jak Adaś przeliczył przewidywania Hindusów, to jest około 1300 złotych na żywca przeliczone z rupii indyjskich. Mhm. Ale to też jest tylko przewidywanie, a nie cena. Przepraszam was, to jest plota, także... Nie jest to rzecz wysuwana podobnie jak w Oppo Find to jest X, jest to wysuwane pojedynczy modulik, no. Który jeszcze szybciej prawdopodobnie się może zepsuć, jeszcze szybciej zabrudzić niż to w Find X-ie. I ostatnia rzecz, którą ja mam jeszcze do zakomunikowania wam, jest taka, że Samsung robi bardzo mocne zakusy w kierunku zakupu firmy izraelskiej, która zajmuje się robieniem peryskopów w aparatach telefonicznych, w aparatach smartfonowych. Nie takiego peryskopu, że zanurzacie telefon i sprawdzacie, co jest na wierzchu, tylko takiego, co to robi wam zdjęcia z dużym powiększeniem. Opowiadaliśmy, to jest to, co Oppo planuje pokazać, czyli taki, no, można powiedzieć, optyczny zoom, mechanizm. Mało tego, że to same rozwiązanie, to i firma ta sama, bo to jest właśnie firma, z której to rozwiązanie wzięło Oppo. Nie wiem, czy to jest ta sama, z której rozwiązanie próbuje wziąć również Huawei, bo Huawei również planuje smartfona z peryskopowym rozwiązaniem, z peryskopowym zoomem. Zobaczymy. Przy czym to nie jest jakby pierwszy zakus Samsunga. Samsung wcześniej już inwestował w tę firmę, jako że wiecie, wszystkie duże firmy tak naprawdę szukają jakichś mniejszych startupów, które robią rzeczy ciekawe technologicznie. Także tutaj Samsung już wcześniej inwestował w nich, to nie jest jakby to niespodzianka jakaś ogromna. W związku z tym będziemy mieli prawdopodobnie Samsungi z dużym zoomem, jeszcze nie S10, ale już... Kto to wie, S11, jeżeli będzie. Zresztą, nie wiem, 11 nie brzmi jakoś fajnie. Zobaczymy. W każdym razie następny, bo jeżeli Samsung się zdecyduje na Note'a, też prawdopodobnie jeszcze rozwiązania peryskopowego w nim nie zobaczymy. Potrójny obiektyw. Natomiast być może już kolejne w przyszłym roku, kolejne flagowce, być może już się będą mogły pochwalić dużym zoomem i rozwiązaniem peryskopowym właśnie w aparatach fotograficznych. Masz coś jeszcze? Wiecie co, kronika towarzyska, ale dosłownie szybko. Są ploty o Xiaomi Mi Max 4 i Mi Max 4 Pro. Odsyłam do linka, bo na razie to są ploty. Dziwne jest tylko to, że one mają być naprawdę duże, bo to będą patelnie 7,2 cala. Taka jest plotka. Nie jestem pewien, czy na pewno 7,2. Wydaje mi się, że
kurde, no to ogromne by było. No ale dobra, może i takie będą. Poczytajcie sobie, powinni jak was do to tego interesuje. Dawać taki ryngraf na pierś, że można było sobie tutaj włożyć. To jest, słuchajcie, ale widziałem bardzo fajne rozwiązanie. Swego czasu Chińczycy proponowali, słuchaj, co? Że były sweterki świąteczne, takie z kominkiem tutaj zrobionym. No, no, no. I specjalnie były na smartfona wygaszacze ekranu z kominkiem działającym, takim, co to płomienie. Tam świeciło się. Wsadzało się w ten sweterek tutaj i był kominek z tym. Chociaż nie, bo one mają mieć 5-800 mAh baterię, także, no ale dobra. No jeszcze są też ploty o Xperia XZ4, którą zobaczymy pewnie na MWC. Znowu jest kolejna już nieoficjalna specyfikacja. No i tyle, przeczytajcie sobie, jak was to interesuje, a jak nie, to poczekajcie na MWC, pewnie będziemy u Sony i wam pokażemy. Znaczy na pewno będziemy u Sony. Znowu się przez kochane Sony nie wyśpimy, bo konferencje robią o 8.30 i tutaj apel do firmy Sony. I tak byśmy kurde, wstawali. Ustawcie tak. Tam konferencję później. On ma ludzi, i tak byśmy wstawali. Przecież 8.30 to jest środek nocy, no proszę cię. No tak, ale tak czy inaczej na targach jesteśmy od bardzo wczesnych godzin rannych, od momentu, kiedy otwierają właśnie. Nie, no spoko, ale wiesz, na konferencję Sony trzeba przyjść wcześniej, żeby mieć dobre miejsce, żeby coś w ogóle zobaczyć. Aha. Pamiętasz jak tam. I tak nie będzie dobrego miejsca i tak będziemy w połowie kolejki. Dobra, nieważne, ale będziemy. I to jest najważniejsze. O. Dobra. Tym pozytywnym niezwykle akcentem żegnamy się z właśnie. Wami. Życząc wam miłego weekendu. Dziękujemy jak zwykle za aktywność pod filmami. Uśmiechamy się do was mile i zapraszamy za tydzień na kolejne wystąpienie dwóch dobrych nudziarzy, którzy opowiadają o rzeczach, które mało kogo interesują. Wszystkiego dobrego. Cześć. No, trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.